uczestnicy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, oprócz tego, że uwielbiają piłkę, również są aktywnymi sportowcami i uczestniczą w różnych wydarzeniach o charakterze sportowym w kraju, na terenie naszego województwa. Brali również udział w olimpiadach specjalnych w Polsce ogólnopolskiej. Trochę więcej na ten temat powie pani Grażyna. Ja natomiast chciałbym naszych bohaterów wymienić z imienia nazwiska, a was prosiłbym o to, żebyście się pokazali, pokazali swoje piękne medale. I tak, pan Paweł Ostrowski. Proszę bardzo, to jest pan minister. Pan Michał Ostrowski. Pan Sebastian Nowak. I pan Paweł Sienkiewicz. Pani Grażyno, proszę może jeszcze parę słów rozwinięcia. Właściwie wszystko było już powiedziane przez pana przewodniczącego, dlatego ściśle, skąd tyle medali na piersiach. Tu mamy reprezentację Adolfi Susza, który pierwszy raz startuje z zawodami rangi ogólnopolskiej, a jak wszyscy państwo wiecie, aby dostać się na mistrzostwa rangi ogólnopolskiej, trzeba startować na niższym szczeblu, żeby awansować wyżej. Pierwsze miejsce ogólnopolski turniej tenisa stołowego, olimpiad specjalny Polska. Przechodzimy tutaj do kolejnego zawodnika, który startował w dwóch imprezach rangi ogólnopolskiej. Złoty medal piłka nożna w Koninie w tym roku. Dwa medale srebrne w deblu i w rzeczywistości, który się stołował. Nie osobnej imprezy. Brat bliźniak, również ten stołowy. Medal srebrny i medal brązowy z bratem przegrał. Dlatego zajął miejsce trzecie, a brat zajął drugie. Kolejny zawodnik, tenis stołowy, złoto w grze pojedynczej i srebro w grze podwójnej. I myślę, że to nie tylko jedyne sukcesy, bo były sukcesy, które odnosiliśmy wcześniej, ale jakoś organizacyjnie nie pasowało, żeby tutaj się, że tak powiem, pochwalić naszymi sukcesami, ale myślę, że to nie są ostatnie sukcesy. Dziękuję za zaproszenie i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Że zamówiliśmy dla was stosowne prezenty, ale o tym zaraz powie pan starosta, bo nie tu sobie w nogę, że program mówi, że nie zadają. Szanowni państwo, jak pamiętacie, tradycyjnie zarząd powiatu pskowskiego nagradza wyróżniających się sportowców i nie tylko z terenu powiatu pskowskiego. Robimy to zwykle na sesjach, także bardzo dziękuję, że przybyliście na tą szczególną sesję świąteczną, tak można powiedzieć, też przedświąteczną. W związku z tym też z naszej strony chciałbym wam serdecznie podziękować za to, co zrobiliście. I powiem tak, prezenty zostały zamówione, są w drodze, nie zajechały na czas. Czasami tak się zdarza, przykro nam, ale na pewno otrzymacie. Otrzymacie od nas te podziękowania i myślę, że nie jest to najważniejsze. Najważniejsze jest to, że możecie przyjść, przedstawić się, pochwalić się swoimi wyczynami sportowymi, bo to jest najważniejsze dla każdego sportowca. Nagrody są ważne, ale najważniejsze jest to, że was może poznać szersza publiczność, radni, goście, wszyscy zaproszeni, bo to jest dla was niezwykle, powinno być niezwykle ważne. I za to w imieniu wszystkich serdecznie dziękuję.